Dzieje. O, jesteśmy chyba na żywo. Dziś jesteśmy, właśnie, dziś się pojawiłyśmy. Ale czemu? Bo czasami mi się pojawiamy na mojej prywatnym, wiesz? Chyba na żywo. O, jesteśmy na żywo. Dobra, już jesteśmy tam, gdzie miałyśmy być. Poczekamy jeszcze może tak chwilkę, żeby panie się gdzieś tam pojawiły, żebyśmy zobaczyły, że ktoś jest. Bo tu tak czasami widać, czasami nie widać, czy ktoś jest. Panie nam napisały, czy nas słychać dobrze. Także. Ja też patrzę sobie. Witamy serdecznie panie w taką ciepłą pogodę jak dzisiaj. Duszną pogodą. U nas jest bardzo duszno. Nie wiem, jak u pani da nuty. Pani da nuty? Czy też jest tak ten? Duszno? No, czekam na burzę ogólnie, ale jest tak, że bardzo się zbierało na tą burzę, a teraz nagle niebo się tak uspokoiło i nie wiem, zobaczymy. Natomiast no, mieliśmy teraz kilka takich straszliwych ulew. Chyba w poniedziałek była taka, że po prostu ulice płynęły. No tak, Warszawa, prawda? Bo przecież z Warszawy No. wychodzi. Także straszliwe to było. O, proszę, Kasia już nam mówi dzień dobry. Kasia mówi, że słychać, więc cześć Kasia, jesteś naszą pierwszą widzką, super. A ja też zobaczę jeszcze, czy nas widać w internetach. Czy jesteśmy, czy uciekły, czy tam, czasami są tutaj te małoludkie, ale widzę, że panie się już zbierają, coraz więcej tych pań, także może przedstawię na początku naszego gościa dzisiejszego. Dzień dobry. Witam cię, Danuto, bardzo serdecznie. Danuta ma Cześć. wydane książki. Dlaczego akurat ona? Bo kiedyś dorwałam jej książkę podczas zakupu w Empiku. Nie tą najnowszą, o której zaraz będzie nam opowiadała, aczkolwiek tą nową też przeczytałam, ale dorwałam książkę Odważoną. Chyba od tego się wszystko zaczęło, prawda? Nie, nie. Moja przygoda literacka akurat zaczęła się zupełnie w innym miejscu. Co prawda Odważona to jest moja druga książka, natomiast pierwsza, debiut, to była powieść obyczajowa, która jest skierowana tak bardziej do młodzieży i nosi tytuł Na wysokim niebie. I to było w 2013 roku, natomiast Odważona pojawiła się w zasadzie 2 lata później, bo chyba w 2015, już teraz nie mam takiej pewności, ale chyba tak. I później po kolejnych 2 latach pokazała się Odważona 2, jak ja to mówię, tak w skrócie. Potem miałam trochę przerwy, bo zastanawiałam się, w jakim kierunku chcę iść dalej i co chcę pisać. No i podjęłam w końcu szczęśliwie współpracę z Pruszyńskim i tutaj właśnie są 2 moje książki, Macochy, to jest premiera zeszłoroczna, z września. No i ta, którą ty miałaś też okazję czytać, czyli Twoja wina. I to jest książka, która miała swoją premierę w marcu tego roku. Więc tak to wygląda. A mój dorobek literacki to jest w sumie łącznie 6 książek i teraz siódma się już skończyła pisać i poszła do redakcji, więc cały czas pracuję. Czekamy na nową książkę. Ale my dzisiaj na początku chciałyśmy porozmawiać o tej nowej książce, o tej, którą pojawiła się w marcu, prawda? Tak. Powiedz mi, skąd pomysł na taką książkę? Wiesz co, ja pomysły zawsze czerpię przede wszystkim z życia i z historii, które słyszę od kobiet, bo ja bardzo lubię i bardzo mi zależy na pisaniu historii, które mogłyby się wydarzyć naprawdę i które mają jakieś tam korzenie w rzeczywistości. I wydaje mi się, że bardzo częstym takim tematem, kiedy ja tak sobie śledzę dyskusje kobiet w ogóle w sieci, to jest niestety to, że my kobiety wikłamy się w toksyczne związki. I właśnie ten motyw toksycznego związku, rozmawiałam też z moim wydawcą, mój redaktor naczelny to jest mężczyzna, Michał, i on mi też podsunął, że w ogóle toksyczne związki to byłby fajny temat. Natomiast ja się posunęłam jeszcze o krok dalej, bo do tej toksyczności relacji damsko-męskiej dodałam też tak zwaną socjopatię. I nie wiem, czy wszyscy to pojęcie kojarzą, ale powinni, ponieważ socjopatia to nie jest zaburzenie, to nie jest choroba, to jest taki typ osobowości, którą nie spotykamy często, ale jednak z opisów kobiet, które opowiadają o swoich związkach, no niestety to się zdarza. Więc moja książka to jest taki
Ciekawy przypadek, też nietypowy, bo takiego mężczyznę jak Adam Swoboda całe szczęście nie każda z nas spotka, ale i nie wiem, czy, i nie wiem, czy ty zwróciłaś na to uwagę, że z kolei takich dziewczyn jak moja bohaterka Marcelina jest o wiele więcej. Adamów jest mało, a dziewczyn takich jak Marcelina jest dużo. Ale myślę, że to wynika też z naszej jakiejś naiwności, z naszego patrzenia na świat, prawda? Bo główna bohaterka raczej była bardzo naiwną osobą, prawda? I raczej miała tyle podpowiedzi z zewnątrz, uważaj, uważaj, a jednak no, nie powiedziała tego słowa nie, prawda? Wiesz co, moim zdaniem to słowo naiwność jest takie bardzo niesprecyzowane w naszych dzisiejszych czasach, bo co to właściwie jest naiwność? Czy to jest taka ślepota, czy to jest taka wiara, że każdy napotkany człowiek jest dobry? Mi się wydaje, że rzadko spotykamy ludzi dogłębnie naiwnych i ja bardzo się starałam w tej książce pokazać przeszłość Marceliny. I duży nacisk na to położyłam, bo chciałam uświadomić nam kobietom, bo wiadomo, że moje książki jednak w dużej mierze są kierowane do pań, dlatego miło mi, że panie tutaj z nami dzisiaj są. I próbowałam nakreślić taką myśl, że to, kim my jesteśmy dzisiaj i to, jakich wyborów dokonujemy, jakiego partnera sobie wybieramy i kto będzie, nie wiem, ojcem naszych dzieci, to nie jest przypadek, to nie jest tylko takie zrządzenie losu, że ktoś pojawia się na naszej drodze, ale to jest nasz wybór. A to, w jaki sposób my wybieramy, najczęściej bierze się stąd, kto nas wychował i w jaki sposób. Jeżeli wychodzimy z domu, ja tak zakładam i myślę, że to jest jednak poparte na przykładach, które znam, nawet z własnego podwórka. Jeżeli nasi rodzice wszczepili nam poczucie własnej wartości, jeżeli wychodzimy z domu z myślą, że jesteśmy fajne, wartościowe, że zasługujemy na równego partnera i tak dalej, to takiego partnera szukamy i takich też ludzi przyciągamy. A jeżeli ciągniemy ze sobą taki przykry bagaż doświadczeń, jeżeli coś w tym domu nie grało, niekoniecznie w domu, to mogło być jakieś relacje w szkole, no coś, co się zadziało po prostu w naszym życiu, to w tym momencie ten partner, którego my sobie wybierzemy, on może być podobny do tych naszych kompleksów. I ja to tak widzę. I wydaje mi się, że jest to taki problem trochę nas kobiet, że my nie myślimy o tym, z jakiego domu pochodzimy, tylko wszystko próbujemy zwalić albo na drugą osobę, albo na przypadek, albo właśnie na naiwność. A ja chciałabym, żebyśmy się zaczęły bardziej przyglądać sobie, a nie drugiej osobie. Dokładnie. No, myślę, że my kobiety mamy problem z tym jeszcze, prawda? Bo jednak bardziej patrzymy na tę drugą osobę, nigdy jakoś tak nie wiem, ja jestem. Znaczy, myślę, że my też, jak ja obserwuję, na przykład ja z własnego doświadczenia, z obserwacji w przymierzalni, prawda? Bo jednak ja pracuję z O kobietami. właśnie, bardzo dobre pole do rozważań. Dokładnie. I wiesz co, i chodzi do mnie kobieta i mówi, ja nie wiem, mam za małe piersi, mam za duże piersi. Mało naprawdę przez 10 lat prowadzenia salonu, mało kiedy słyszałam, mam fajne piersi. Raczej zawsze słyszałam, mam za małe, pani Beato, mam za duże, pani Beato, niech pani coś zrobi z tym. Ja myślę, że my nie do końca tą pewność siebie, właśnie już o tej, nie tyle naiwność, może bardziej pewność siebie, prawda, że mamy, za mało tej pewności siebie mamy. To też wynika na pewno z tego, jak ukształtowane zostało w szkole, w domu, z ludźmi, z którymi przebywamy. Jednak jak jesteśmy kobietami pewnymi siebie, to też inaczej patrzymy na pewne rzeczy. Przykład taki, bo nie wiem, myślę, że nasze panie nie wiedzą, ale Danusia bardzo dużo zaszczuplała, bardzo, bardzo. Ja już nie pamiętam, 60 kilo, dobrze pamiętam? No tak plus minus 70, 60. Ja wtedy też nie miałam wagi, do dzisiaj zresztą nie mam, więc ja tak orientacyjnie mówię, że to było około 70 kilogramów, no ale rzeczywiście była to duża zmiana. Ale zauważyłaś, że jak zeszczuplałaś dużo, to ta pewność ciebie na pewno bardzo dużo urosła, prawda? Nie zauważyłeś, że jesteś bardziej z głową podniesioną do góry, że na przykład, nie wiem, uśmiechasz się bardziej, prawda? To ta pewność siebie też idzie właśnie też również z wagą, prawda? Nie tylko z tym, że z tym, jak jesteśmy ukształtowane. Także ja myślę, że to dużo też na wpływ na nas ma środowisko, ma telewizja, ma, no, media mają, wszystko mają, prawda? Twoja bohaterka, myślę, że twoja bohaterka książki również myślę, że miała wpływ też nie tylko ona sama, ale miało też dużo, dużo czynników na to, co jak ona postępowała, prawda?
Jestem No, prawie. dlatego właśnie ja poświęciłam dosyć dużo czasu na opisywanie jej domu, jej rodziców, jej relacji z przyjaciółmi, tego, kim był jej ojciec, co ten ojciec robi. Zresztą sam ojciec też jest bohaterem tej książki. I muszę ci powiedzieć, że to, co mnie najbardziej zaskakuje, to, że kobiety, które czytają moją książkę Twoja wina, bardzo, bardzo rzadko, właściwie zdarzyło mi się to może marginalnie, raz czy dwa, że zwróciły uwagę właśnie na to, że w ogóle poza Adamem Swobodą i Marceliną, tam są jeszcze inni bohaterowie w tej książce. A dlaczego? Właśnie dlatego, że najłatwiej jest zwracać uwagę na faceta, który jest magnetyczny, który jest przystojny, który potrafi genialnie manipulować, który ma sobie czar i on staje się centrum uwagi, a to, co tak naprawdę kształtuje bohaterkę, to umyka naszej uwadze, a nawet umyka uwadze jej samej. Więc skoro ona nie widzi tego, dlaczego Adam ma na nią taki wpływ i dlaczego ona ulega jego wpływowi, jeżeli ona sama tego nie umie zgadnąć i odkopać w tym swoim sercu, patrząc chociażby na swojego ojca, no to dlaczego my mielibyśmy wymagać od siebie, żeby to zauważyć? Natomiast mnie się tak wydaje, zresztą to jest taki przykład. Często się słyszy jakieś historie, czyta się o tym, no ale ja też słyszałam nieraz na żywo takie bardzo przykre historie, kiedy na przykład kobieta doświadcza zdrady partnera. Wiadomo, że zdrada partnera to jest jeden, no, z takich najtragiczniejszych momentów w związku, to jest taki gwałt na związku. I w tym momencie, co ja słyszałam nieraz z ust kobiet, to jest wina tej kochanki. To kochanka jest problemem i teraz trzeba ukarać kochankę, najlepiej wydrapać jej oczy, zadzwonić do niej, w ogóle, nie wiem, pójść do niej i często takie konfrontacje mają miejsce. Natomiast ten mężczyzna, on zostaje momentalnie oddalony na drugi plan, jako ten, który no zawinił, okej, ale to nie on jest winien, on został uwiedziony, to ta kobieta mi odebrała mojego mężczyznę, to ona dokonała tego czynu i to jest właśnie ten moment, w którym my nie potrafimy przypatrywać się sobie, tylko momentalnie szukamy tego, co się stało, tego złego, co się stało w tych innych ludziach. Im dalej od nas są ci ludzie, tym lepiej. Natomiast nie zastanawiamy się same nad sobą. I te kompleksy, o których ty mówisz, to w ogóle jest kapitalny, bardzo smutny, ale bardzo obrazowy przykład, bo ty na co dzień widzisz kobiety, które nie ma znaczenia, jak wyglądają. One zawsze mają w sobie te kompleksy i te kompleksy one są tylko tak zamaskowane tą fizycznością, bo pod tym, co ty mówisz, te małe piersi, duże piersi, takie śmakie, kryje się tak naprawdę moim zdaniem takie słowo ja jestem niefajna. To nie moje cycki, tylko po prostu ja. Ja jestem za mało fajna, nie jestem atrakcyjna, nie jestem inteligentna, nie jestem wartościowa i to brzmi tak bardzo górnolotnie. Ale ja naprawdę cały czas spotykam się z kobietami, które tak właśnie o sobie myślą. I chciałabym jeszcze tutaj od razu się odnieść, no bo jesteśmy na takim miejscu, gdzie no głównie babki są, tak? Ty się spotykasz głównie z kobietami w swojej pracy. I jest coś takiego, że jednak panowie nie mają takich kompleksów. Oni są w ogóle w domu już od dzieciństwa inaczej wychowywani. W takim kulcie, że mężczyzna może więcej, jest ogólnie lepszy, nie musi wyglądać super i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taką gdzieś cichą nadzieję, że te moje książki o kobietach, dla kobiet, po prostu gdzieś tam pozwolą zobaczyć właśnie ten mechanizm, jaki kieruje nami nieraz w życiu. Dokładnie. No, także myślę, że pomysł. A możesz nam zdradzić w jednym, bo właśnie zaczęłaś jedno zdanie, o którym nam powiedziałaś, że zaczynasz nową książkę, a możesz nam tak w jednym zdaniu zdradzić o czymś, czy nie bardzo możesz nam Nie, no powiedzieć? jasne. Znaczy, ogólnie książka, która już jest skończona, ona czeka na redakcji i będzie premiera gdzieś, podejrzewam, jesienią. I tym razem będziemy mieli do czynienia z historią małżeńską, o dwójce ludzi, którzy tak naprawdę ukrywają przed sobą swoje prawdziwe pragnienia i to, kim są. I poruszam też w tej książce taki problem, o którym myślę, że niewiele się mówi, a który często nas dotyka, mianowicie o przemocy ekonomicznej. Która jest taką formą przemocy bardzo trudną do zdiagnozowania i wiele kobiet jej nie zauważa, chociaż nie tylko kobiety jej doświadczają. Tutaj warto to podkreślić, że panowie też mają z tym do czynienia, ale w mniejszości. Więc to jest raz, dwa. I to też będzie książka o trudach macierzyństwa,
o tym, że macierzyństwo ogólnie no, jest wyzwaniem i czasami naprawdę te poświęcenia są o wiele większe niż chcemy o tym mówić. Tak, a ja jeszcze piszę jeszcze jedną książkę, ale to już będzie w ogóle na przyszły rok, więc 2021 i tym razem to będzie taka dużo lżejsza, myślę, zabawna historia, lecz zabawna, no, o tragicznej sytuacji, ale taka dająca nadzieję. I tym razem będziemy mieli taki temat życia w kłamstwie. Czy można zbudować swój związek na kłamstwie? Takie pytanie zadaję, a jaka będzie odpowiedź, no to poczekajcie do przyszłego roku. Ja powiem szczerze, po mojej, właśnie jak przeczytałam książkę, poszłam do Empiku, nie było jeszcze u mnie w Empiku w Raciborzu, więc czekałam 2 dni na tą książkę, odebrałam ją w sobotę, siadłam, przeczytałam tak, nie wiem, 1/4 i mówię, nie, połowę przeczytałam. I tak obudziłam się o 4 w niedzielę rano z tą książką i mówię, nie no, 4 rano, muszę przeczytać. I do godziny 9, zresztą pisałam nawet ci, pamiętasz, na twojej, pisałam ci na Messengerze, że czytałam. I powiem szczerze, że to jest książka, która można powiedzieć, to jest tak, kończysz książkę, siedzisz i nie wiesz, co masz powiedzieć. I chyba takie książki właśnie powinny być, prawda? Które nam zostawiają takie, czujesz jakbyś taki niedosyt jeszcze do końca tej książki, ale przez jakiś pewien czas się zastanawiasz, co było. Dlaczego akurat ona była tak skończona, a nie inaczej, prawda? Bo ja nie chcę zdradzać o czym, bo jest naprawdę książka, polecam z całym sercem, naprawdę jest fantastyczna, jest napisana świetnie, naprawdę. Bardzo Myślę się cieszę. samo to, że ja bardzo dużo czytam książek i są książki, które się czyta, czyta, czyta i zapomina, a myślę, że to będzie książka, do której na pewno jeszcze kiedyś wrócę, bo ja myślę, że na. Myślę, że na świecie są tacy toksyczni ludzie, No naprawdę. i oczywiście, że są i to jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. I niestety te panie, które do ciebie przychodzą z tymi największymi kompleksami, to ja myślę, że one się takimi osobami często otaczają, a robią to z bardzo różnych powodów. Często, no, najczęściej nieświadomie, ale to też jest taka forma karania samego siebie. Bo jeżeli żyjemy w związku przemocowym i to przemoc wcale nie oznacza wyłącznie fizyczną, tu warto to zaznaczyć, no to jest jakaś forma zadawania samemu sobie cierpienia, tak? Więc te kompleksy, o których ty mówisz, to jest, znaczy w ogóle słowo kompleksy jest takie, mi się wydaje, że trochę mówimy o tym na zasadzie z takim pobłażaniem, że tak, no każdy ma kompleksy, każdy ma jakąś część ciała, której w sobie nie lubi i nie ma w tym nic złego. To może nawet jest zdrowe, no bo uwielbiać samego siebie, to jest w ogóle faux pas. I jeżeli chodzi o mnie, to największy mit, z jakim musiałam walczyć po wyjściu z domu rodzinnego, a z którym musiałam się skonfrontować jako dorosła kobieta, to było takie pokazanie, że lubienie siebie i robienie czegoś dla siebie, to jest samolubstwo i to świadczy o tobie źle. Czyli myślę, że to pokolenie moich rodziców, w ogóle nie mówię o moich rodzicach, tylko o całym pokoleniu, uczyło nas, Polki i Polaków, że kochanie siebie to jest tak naprawdę grzech, bo chodzi o to, żeby być dobrym dla innych i że ty się masz skupiać na tym byciu dobrym dla innych, a ty zawsze jesteś gdzieś tam piąta, dziesiąta w kolejce. I to jest potworna krzywda i właśnie stąd się biorą te kompleksy, o których ty mówisz. Stąd się biorą te naiwne kobiety, które potem wybierają sobie fatalnych mężów. Stąd się biorą kobiety, które wchodzą w związki małżeńskie z partnerami niedojrzałymi, którzy nie potrafią zadowolić je na żadnym polu. I te małżeństwa najczęściej sobie trwają. No wiadomo, że my w Polsce mamy ogromną ilość rozwodów, ogromną, bo to jest około 60 tysięcy par rocznie, ale to nie zmienia faktu, że jest też dalej cała masa małżeństw, które są po prostu nieszczęśliwe, właśnie dlatego, że kobiety, które nie lubią siebie, które nie potrafią o siebie zawalczyć, idą po prostu w związek z pierwszym lepszym, z kimś, kto okaże im zainteresowanie i albo z kimś, kto w jakimś sensie im odpowiada, ale w taki patologiczny sposób, tak jak właśnie Marcelina, tak, której Adam no, nic nie daje, wyłącznie zabiera, a potem robi jeszcze gorsze rzeczy.
I A musi ona jest, ona, nie? Ona jest cały czas, tak, no. ona musi wiele, wiele wycierpieć, żeby w ogóle to zauważyć. Tak jak ty powiedziałaś, dlaczego ona tego nie widzi? A ja zadam pytanie, a dlaczego nie widzi, że to samo dzieje się w jej domu rodzinnym? Tylko wydaje jej się, że rodzice są szczęśliwym, fajnym małżeństwem i że ogólnie wszystko się zgadza, tak? I to jest właśnie ten paradoks. Tutaj mamy pytanie, ja Tak, nie wiem, przeczytam. ja też go widzę. A dlaczego mówi pani, że ta książka jest dla kobiet, a nie dla kobiet i mężczyzn? Trochę prowokuje, ale skoro chcemy walczyć z tym, że inaczej uczy się dziewczynki i chłopców, to czemu jako dorośli ciągle robimy ten sam podział? Zaznaczę, że jeszcze nie czytałam książki. Tak, oczywiście. No, ja ogólnie próbowałam z tym długo walczyć i zawsze powtarzam, że moje książki teoretycznie są i dla kobiet, i dla mężczyzn. I wydaje mi się, że gdyby mężczyzna sięgnął po moją książkę, to na pewno odnalazłby się w tej fabule, no bo ona jest i trochę sensacyjna, i tam jest trochę świata przestępczego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktem jest, że świat wydawnictwa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie bardzo silnie tą literaturę dzieli, dlatego że tutaj chodzi o mechanizmy sprzedażowe. Wiadomo, że książka, która traktuje o emocjach w 80%, w jakimś sensie nie trafi do mężczyzny, bo on oczekuje od literatury na przykład rozrywki mocnej, mocnej dawki emocji, takich jakie ma w kryminałach, w horrorach, w fantastyce. I literatura obyczajowa, która opowiada o kobietach i o kobiecych emocjach, chociaż mamy tutaj przecież Adama, ale jednak postrzeganego z perspektywy tego, co on kobietom robi, to w tym momencie niestety, no ale ten krąg czytelników się zawęża. I wydawnictwo, które wydaje książkę na rynek, musi powiedzieć, komu ta książka będzie się podobać. I siłą rzeczy wybiera tą grupę taką docelowo, więc w tym momencie są to kobiety. Poza tym wydaje mi się, że no jednak jest coś w tym, sama powiedziałaś, że my kobiety jesteśmy emocjonalne, my dużo, nie tyle, że więcej czujemy, ale my się bardziej przyznajemy do uczuć. Więc mężczyzna, który czyta książkę, nie literaturę piękną, bo ja nie piszę literatury pięknej, tylko literaturę komercyjną, obyczajową, on po prostu no, nie odnajduje się w tym, bo też mu się głupio przyznać, że nie wiem, że ma taką ogromną paletę emocji. No jest coś w tym, że tak jesteśmy też wychowani i właśnie do tego cały czas wracam, że z domu wynosimy też, nie wiem jak u ciebie jest i nie wiem jak jest u naszych słuchaczek, ale wynosimy taki model, że tak, chłopcy to nie płaczą, chłopcy lepiej chowają te swoje emocje pod skórą, no bo muszą być męscy, bo muszą się zachowywać męsko, bo muszą ogarniać i tak dalej, i tak dalej. A dziewczynki z kolei, to jasne, popłacz sobie, jak okazuje emocje, no to masz okres, to dlatego masz te emocje. I my z tym podziałem wychodzimy z domu i siłą rzeczy, no trudno jest z nim walczyć, nawet na rynku sprzedażowym. Zresztą tak samo można by zadać pytanie, dlaczego do twojego salonu przychodzą wyłącznie kobiety, dlaczego mężczyzna nie pójdzie kupić bielizny swojej żonie? Pewnie ci się zdarza, że pan przychodzi, ale rzadko, rzadziej niż kobiety, przed tak? Świętami, nie? Przed świętami, no właśnie. No właśnie, no właśnie, ale tak na co dzień to, albo na przykład nie przychodzą do ciebie razem. Wiesz co, teraz już jest taka tendencja, że przychodzą. Dlatego mamy kanapę, na której może sobie usiąść i poczekać. Ale rozumiem, że dalej jest to tak, że tak rzadziej się to zdarza niż jak przychodzą same panie, tak? Więc no, wydaje mi się, że nam daleko, daleko jeszcze jest do tego takiej zmiany modelu myślenia, ale pani Kasiu, bardzo bym sobie tego życzyła, żeby te moje książki kupowali i panowie, i panie, bo wtedy też mój rynek sprzedażowy by się powiększył, tak? I wtedy ja miałabym lepszą sprzedaż i wydawnictwo byłoby zachwycone. Więc jeżeli pani Kasiu, może pani polecić moją książkę panu jakiemuś, albo gdy ją pani kupi i przeczyta, może ją pani po prostu polecić jakiemuś swojemu mężczyźnie, czy to może być mąż, partner, brat, tata, ktokolwiek i zobaczymy, co powie, bo to też jest ciekawe. Zresztą przy Macokach miałam taką sytuację, że moją książkę przeczytał mężczyzna, zresztą bardzo fajny pisarz i bloger, no i jemu się bardzo podobały Macochy i w ogóle nie mówił, że to jest książka dla kobiet, wręcz przeciwnie, to jest normalnie uniwersalna książka obyczajowa. Także myślę, że pani Kasia dostała odpowiedź na pytanie. Wyczerpującą. Dokładnie. Jeszcze ma,
jeszcze ktoś ma jakieś pytania, to prosimy pisać. Oczywiście zapomniałyśmy od początku powiedzieć o tym, że bardzo chętnie Danusia odpowie na pytania, także myślę, że ten. Więc książka już wiem, że jest fantastyczna i na pewno będziemy polecać z całym sercem, ja również. Teraz tak delikatnie z tym takiej pewności siebie przejdźmy może, czy jeszcze chcesz coś może dodać na temat swoich książek? Może, wiesz, powiem tak szczerze, ja Cię poznałam, jak kupiłam książkę tą odważoną, pamiętam te cały czas kuleczki z twarogu i z kaszy gryczanej, której robiłaś tam przepis. Do dzisiaj pamiętam to i czasami robię, bo bardzo mi to smakowało. Też dużo schudłam, bo 30 kilo, teraz troszeczkę przytyłam niestety, ale schudłam, więc coś wiem na ten temat. Także jakbyśmy przeszły z jednej tak troszeczkę, powiedz mi, bo tak, bo ja mam panie też również, które przychodzą do mnie do salonu, no i przychodzą, chcą sobie dobrać stanik. Masz jakieś doświadczenie w ogóle z brafittingiem? Jasne, i tu w ogóle to bardzo fajne pytanie zadałaś, bo ono też pokazuje moją ścieżkę w ogóle w życiu. Bo to było tak, że kiedy ja ważyłam te swoje 140 kg, o czym już rozmawiałyśmy i zahaczałyśmy o ten temat, no to moje w ogóle poczucie fizyczności i kobiecości naprawdę no nie istniało. Ja siebie nie uważałam za kobietę, tylko raczej za jakąś istotę, za człowieka, który na dodatek ze względu na swoją tuszę raczej ma marne szanse, żeby się w ogóle ubrać porządnie, ponieważ podkreślmy, że ja żyłam jako nastolatka w czasach, gdzie jeszcze nie istniało coś takiego w Polsce jak moda plus size. Nie, 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 to dopiero się pojawia dzisiaj i gdybym ja urodziła się dzisiaj i wychowywała się w tych czasach, kiedy ten plus size to jest w ogóle super rozbudowana sprawa, to miałabym łatwiej. Kiedy ja zaczęłam chudnąć, to nagle zaczęłam też na siebie zwracać uwagę jako na kobietę. Co z tym moim ciałem, co z tymi moimi ubraniami i uświadomiłam sobie, że ja przez całe lata nosiłam absolutnie najgorsze staniki świata. Między innymi dlatego, że po pierwsze wydawało mi się, że na mój biust w ogóle nie ma staników. Wydawało mi się, że tak duży biust po prostu no, jest skazany na to, że zawsze będzie jakoś niefajny i tak dalej. Na pewno też mnie powstrzymywało to, że ja w ogóle nie wpadłabym na to, żeby iść do sklepu z bielizną i właśnie pytać o mój rozmiar. Nie wiem, byłoby mnie jakieś przekonanie, że ktoś by mi powiedział, tak jak zawsze, jak byłam dzieckiem, jak chodziłam, nie wiem, na wsi do takich sklepów z bielizną i zawsze tam było jakieś na zasadzie dzień dobry, czy coś pani dla mnie by znalazła, to zawsze było takie, no nie bardzo, nie bardzo, tutaj takie miękkie z materiału całe, takie, wiesz o co chodzi, takie babciny, tak? No. Zresztą one są cały czas w sprzedaży i cały czas babcie je kupują. No. I w końcu pamiętam bardzo dobrze, że moją przyjaciółkę Arletę namówiłam, mówię, dziewczyno, słuchaj, ja tutaj widziałam, gdzieś mi w internecie mignęło, że jest taki salon z graffitingiem. Przepraszam, to mój piesek. Ja tylko na chwilkę go wypuszczę. Bardzo przepraszam za ten. Mój piesek całe szczęście leży i jest super grzeczny. A ja mam buldożka i tak jak akurat chyba ktoś idzie i słyszy i dlatego szczeka. No właśnie. Bardzo przepraszam za ten. Tak, no ale wracając i zabrałam moją przyjaciółkę Arletę do salonu w Warszawie. Salonu bielizny z brafittingiem. Byłyśmy bardzo podekscytowane, ponieważ moja przyjaciółka Arleta, która była zawsze szczupła, też nigdy w życiu nie była w salonie z brafittingiem i też nigdy nie miała dobieranej bielizny przez brafiterkę. Więc dla nas to było w ogóle niesamowite wydarzenie. No i poszłyśmy i faktycznie pani brafiterka doradziła nam biustonosze, wymierzyła nas, wymacała, mierzyłyśmy chyba z półtorej godziny. I wyszłyśmy obydwie ze stanikami, każda kupiła dwa. Wydałyśmy w sumie dosyć dużo pieniędzy, no bo wiadomo, że te profesjonalne staniki też trochę kosztują. No i to było tak niesamowite doświadczenie. W ogóle ja się poczułam wtedy wspaniale, bo pierwszy raz rzeczywiście uznałam ten mój biust za atut. Za coś, co nie dość, że jest fajne, to jeszcze na dodatek wcale nie jest pominięte przez projektantów bielizny. Ale tak jest, nie? Tak jest właśnie, że jak wiesz, jak pani, która, bo ja
tak będę troszeczkę ci wejdę ci w słowo teraz, bo tak mi opowiadasz, ty opowiadasz mi ze strony klientki, a ja ci powiem, jak tam ja widzę, czyli jak my to widzimy. Wiesz, jak nakładamy stanik klientce, która przychodzi na przykład z 90C, a wychodzi z 70E, taki przykład na przykład, to nastaje, ona mówi, wow, mam biust, wow, jestem szczuplejsza, 5 kilo. To jest taki szok, prawda? Ja myślę, że to tak wtedy, i też wtedy ta pewność siebie troszeczkę wzrasta, prawda? Oj, no, wzrasta, bo no, nie da się ukryć, że każda z nas chce wyglądać w bieliźnie super, bez względu na to w ogóle, jaki ma rozmiar. No i jakby sam fakt, że ten stanik w ogóle jest ładny, że on przypomina czasami w ogóle jakieś stylizacje, bo teraz są przecież te takie piękne biustonosze z tymi takimi dodatkowymi zabudowaniami w ogóle, no super to wygląda, nawet za tobą jest taki biustonosz już bardziej ozdobny, który jakby stanowi taką po prostu tak jakby biżuterię dla ciała. I to właśnie jest biżuteria, tak? Natomiast sam fakt, że też na przykład idziesz w ciągu dnia i czujesz, że ten biust jest podtrzymany, że on ci nie przeszkadza, że po prostu nie ciąży ci, bo no też duże biusty, nie ukrywajmy, to wcale nie jest taka fajna sprawa, bo to też jest duże obciążenie dla kręgosłupa, więc no jakby brafitting to jest złota sprawa i ja nie wiem, jakie ty masz doświadczenia i jak dużo Polek już jest świadoma tego, że po bieliznę nie idziemy do Tesco, znaczy Tesco już się wycofuje z Polski, to do Pepco, tylko po bieliznę, no chyba, że mamy tak malutki biust, że po prostu nie ma co podtrzymywać, no to możemy iść do Pepco. Ale jeżeli mamy już tą miseczkę C, no to idziemy do brafiterki. No chyba, że już jakby cały czas jesteśmy w tej samej wadze i znamy swój rozmiar bardzo dobrze, ale sama też powiesz, że te rozmiary też w innych markach się mogą różnić, więc po prostu... No, nawet najlepiej jednak jest. No. Jedna, wiesz, najśmieszniejsza rzecz jest taka, że z jednej marki masz biały, czarny i nosisz na przykład 70G, to możesz mieć biały 70G, a czarny ten sam model możesz mieć już 70F. Zresztą panie wiedzą, które przychodzą do, myślę, że do salonu, to mają jakieś tam wyobrażenie, że naprawdę, ja zawsze mówię, trzeba, zawsze musi doświadczona brafiterka na to spojrzeć, prawda? Mm-hmm. No tak, tak, oczywiście. Jakby to jest w ogóle też bardzo fajne, że ten brafitting on jest w cenie, tak? Że tak naprawdę nie płacisz za to doradztwo, tylko po prostu kupujesz bieliznę. Kupujesz bieliznę, która też starczy ci na długo. Ten rok to tak powiedzmy, tak? No tam nie wiem, zależy też, ile masz staników w domu, tak? I w ogóle. No, brafiterki mają dużo. To jest pierwsza tak. Ten. Wiesz? Tak jak pisarki pewnie mają bardzo dużo książek, tak samo myślę, że brafiterki mają również bardzo dużo staników. Pisarki mają bardzo dużo laptopów. A właśnie. No tak bym to powiedziała, narzędzia elektroniczne. Tak, tak, no wiesz, ja jeszcze też chciałam wspomnieć, bo na pewno masz też w swoim salonie, dla mnie w ogóle dużym wyzwaniem był stanik do biegania. Tak. I to był taki challenge, bo o ile chodzić na co dzień, no to tam się da, nawet w trochę słabszym staniku, o tyle jeżeli chodzi o sport, no to już jest, to jest naprawdę... bardzo ważna sprawa i no jak ja zaczynałam biegać, to właśnie to był taki stres, czy się znajdzie w ogóle coś takiego, okazało się, że też jak najbardziej i no i fajnie i jakby jestem zadowolona, bo mogę uprawiać też sport w dobrej bieliźnie, co sprawia, że mam nadzieję, że ten biust po prostu nie będzie wyglądał strasznie później, tak, że też dla mojego zdrowia to nie będzie potem szkoda, no bo wiadomo, że cały czas rozmawiamy też o dobru kręgosłupa chociażby, tak? Mhm. No tak, no. Działanie stanika jest naprawdę fenomenalne, tak jak działanie książek na nasz organizm i na nasze samopoczucie, także tak myślę, że również działanie bielizny ma bardzo podobne znaczenie, prawda? No, dokładnie, dokładnie. Także jedno, to się wszystko ze sobą łączy, bo wydaje mi się, że od bielizny się w ogóle zaczyna, no bo bielizna to jest taki moment, w którym patrzymy na siebie też w lustrze, no prawie nago. I jeszcze tak, nie wiem, jakie masz doświadczenie, bo mnie się jednak wydaje, ja pamiętam, że ja idąc do tej brafiterki po raz pierwszy w życiu, miałam też taką myśl, że jednak będę w tej przymierzalni bardzo blisko z tą panią, która będzie mi doradzać. I wydaje mi się, że jeżeli kobieta ma jakieś potworne kompleksy i właśnie ma problem z tym, żeby się na przykład rozbierać w miejscu publicznym, co ja doskonale rozumiem, bo ja sama to przez lata przechodziłam całe, no to ta wizyta w tym salonie z tym
tym graffittingiem to już zaczyna być pokonywanie swoich własnych psychicznych takich przeszkód, tak? Taki tor przeszkód to jest, więc jeżeli, no ja myślę, zakładam, że tutaj te panie, które są na twoim fanpage'u, no to już są te, które albo się interesują graffittingiem, albo u ciebie były, albo planują się wybrać, ale kto wie, może to nagranie też trafi do tych, które jeszcze tego nigdy nie próbowały. I kupują na przykład stanik na Allegro na zasadzie w ciemno. Na oko. Na oko. Mierząc się na przykład centymetrem krawieckim, tak? O. I na tej zasadzie. To będzie tak sprawdzanie, a no dobra. Wiesz, jak kiedyś, jeszcze taka anegdotka, ja zawsze to opowiadam na wszystkich szkoleniach. Wiesz, jak się kiedyś dobierało stanik? Szło się na kolano, kiedyś jedna klientka mi powiedziała, szło się na targ, brałaś miseczkę na kolano, jak ci miseczka pasowała tego stanika, to wtedy dla ciebie był dobry na pewno. Ja robiłam doświadczenie, ja mam G miskę, 70G i zrobiłam doświadczenie, przyłożyłam do swojego kolana, to miałam D. Więc bym miała, wiesz, tylko na sutkach, więc to już by mnie ten nie objęło, także no, to jest taka, wiesz. Ale dobrze, ja myślę, że teraz z perspektywy czasu jednak graffiting już nie jest taki jak był 10 lat temu, jak salon otwierałam. Teraz raczej już mamy... telewizja nam pokazuje, prawda, że jak idziesz do grafiterki, to zostaniesz, każą ci się rozebrać, zmierzą cię, pokażą ci, co masz zrobić, jak dbać o biustonosz, prawda? To jednak tego nie było kiedyś, prawda? Kiedyś chodziłyśmy i nam pisały i okej, dobrze. No zresztą to jest taka sama sytuacja, jak nie było tej mody plus size. Dzisiaj każda kobieta w każdym rozmiarze ma szansę kupić sobie piękną sukienkę, ubrać się tak, jak jej się podoba, czy marzy o garniturze, czy marzy o sukience wieczorowej, czy marzy o bluzce do pracy. No ja o tym, jako będąc nastolatką, mogłam pomarzyć. Inną rzeczą jest taką, że no, jakby no, moja mama też na przykład nigdy nie wpadła na to, żeby ze mną pogadać o tym, jaki ja stanik potrzebuję, żeby ze mną też pójść do sklepu. Nawet nie było takich sklepów. Ja na przykład zawsze bieliznę jako nastolatka kupowałam na takich halach po prostu z odzieżą, gdzie były stoiska z bielizną. I tam po prostu właśnie były najczęściej takie staniki, albo totalnie miękki materiał i tutaj no takie się kupowało, albo z kolei tak odrucone. To były takie druty po prostu na maksa, które też wychodziły zawsze, że to, no, to naprawdę, to było dobre dla kobiet z małym biustem, gdzie ten stanik był taki dosyć nieruchomy i to się mogło sprawdzić. A takie marki bardzo luksusowe, zresztą do dzisiaj luksusowe, te takie, nie wiem jak to tam jest, Lingerie, no, było kilka takich, tak? Jakie? Triumph, tak. Triumph zawsze był taką marką, która była znana jeszcze nawet za moich czasów dzieciństwa. No to się wydawało, że iść do sklepu i wydać 300 zł na stanik, to w ogóle jest jakieś, no gdzie? Gdzie? No w ogóle 40 zł kosztuje stanik, albo 70, ale 300? To nie wiem, to można, o, zawsze było kupowanie stanika na ślub. Tak, i wtedy na się ślub, kupowało, dokładnie. Na ślub się szło do Triumfa i się kupowało zestaw, stanik z majtkami, tak? Bo pasem, musiał być pasem do pięciów, bo miał być do ślubu, prawda? No, tak, po ślubu. Tak. To jest prawda. To był chyba jedyny moment, kiedy kobiety szły, ale czy tam był graffiting? Chyba też jeszcze nie, chyba tam na zasadzie... Też, no, tam teraz się pomalutku pojawia, ale to jeszcze, nie? Ja tak, myślę, że jakieś 5, 6, 7 lat to będzie taką normą, że już prawie wszystkie sklepy będą miały, prawda? Życzymy tego, ja naprawdę życzę temu, żeby wszystkie sklepy miały, bo ja sama wiem po sobie, jak dobrze jest, jak to ciało się zmienia, jak się my zmieniamy, jak dobrze dobierzemy ten biustonosz, prawda? Jednak to jest dużo. No sama mówisz, że ty masz też doświadczenie pod tym względem, że wiesz, że to zmieniło cię, prawda? Tak, tak, no zresztą ja do dzisiaj, ja kupuję rzadko bieliznę, ale jak już idę, no to właśnie wydam więcej pieniędzy i po prostu się postaram, żeby ta pani mi jednak doradziła. Nie mam teraz jednego miejsca w Warszawie, gdzie akurat chodzę, bo w ogóle w Warszawie, no to jest stolica, więc tutaj tych sklepów to w ogóle jest jak grzyby po deszczu i naprawdę jest w czym wybierać, ale skoro ty mówisz, że w twojej troszeczkę mniejszej miejscowości też są takie salony, no to w ogóle super, tak, i natomiast no nie wiem, no wydaje mi się, że tak, że masz rację. Inną rzeczą jest, że cały czas jednak są też te sieciówki, które oferują te biustonosze bardzo, bardzo tanie.
które no po jednym sezonie wyglądają straszliwie. I w ogóle no, wydaje mi się, że też świadomość kobiet no, cały czas się rozwija, bo chociażby pranie biustonoszy jest w ogóle wyzwaniem, nie? Że wkładamy do pralki, znaczy ja nie, ja zawsze ręcznie, ale wiem, że są takie, które po prostu no, bieliznę traktują jak wszystko, jak całe pranie, tak? Więc no, to też trochę świadczy o tym, jak traktujemy nasz biust jako w ogóle część naszego ciała, tak? I to mówi o nas sporo. Cały czas się pojawia ta słowa akceptacja, prawda? Jednak tak samo jak u ciebie w książce, tak samo u nas. Jednak wszystkie to, też jednak twoja książka jest dużo połączona z moim, z dzisiejszym naszym tematem, prawda? Jednak myślę, że to jest taki ten. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo tak właśnie ty pochodzisz ze Śląska, prawda? Dobrze zgadza pamiętam. Się. Tak, tak. Mieszkałaś gdzieś tutaj w tych stronach naszych? Wiesz co, nie, bo ty Racibórz, tak? Więc to jest duży kawałek, mi się wydaje, bo ja jestem z okolic Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza, no do Zabrza to już był kawałek, więc ja jestem w ogóle z miejscowości Świerklaniec. Myślę, że jeżeli Świerklaniec dużo osób kojarzy ze Śląska, bo tam jest piękny park, taki bardzo krajobrazowy, z pięknym zamkiem, takim pałacem właściwie niewielkim i tak dalej, więc tam mamy dużo gości z całego Śląska co weekend. Jest tam też zalew na Kołpechło, więc sporo osób w weekend jeżdża się ochłodzić. No, także jestem ze Śląska, tak, i te okolice tam dorastałam. Później wyprowadziłam się do Warszawy, jeszcze będąc na studiach. No i tutaj zostałam i sobie żyję, pracuję, piszę, rozwijam się. I, no i jako kobieta cały czas staję się coraz bardziej świadoma. Nie pytam dlatego, że pojawił się w tej książce ten Racibórz, prawda? I tak, a byłaś kiedyś w ogóle tutaj w Raciborzu? Tak. No, ja się tak śmieję, że ty się do tego Raciborza tak przyczepiłaś, bo no tam tylko jedna scena się odbywa, może nie mówmy jaka, bo to duży spoiler. Zapamiętałam ten Racibórz. Natomiast no, w ogóle cała akcja książki się odbywa na Śląsku, bo przecież centralnym punktem książki jest Krupski Młyn, który jest właśnie niedaleko Tarnowskich Gór. Pojawiają się Tarnowskie Góry, pojawia się jeszcze kilka miejscowości, ponieważ no, jak sama wiesz, to jest tak bliziutko od siebie, że jak zawsze próbuję opowiedzieć komuś z Warszawy, jak wygląda aglomeracja śląska, to naprawdę jest mi trudno to opisać, że to jest możliwe, żeby autobus, który jedzie 30 minut, minął na przykład 20 miejscowości na swojej drodze, tak? A gmin trochę mniej, no ale to jest tak zlokalizowane, więc akurat umieściłam akcję na Śląsku, bo Śląsk znam. No, wracam do niego, do rodziców, jeżdżę do Świerklańca regularnie, przynajmniej raz na 2 miesiące, więc no, to jest po prostu ta moja ziemia, tak? Więc, ale co zabawne, nie byłam ani w Raciborzu, ani w Krupskim Młynie. Po prostu wybrałam sobie te miejscowości z mapy, bo jako pisarka, jak sobie tam robię research, to sprawdzam, gdzie ta akcja mogłaby się dziać i potem sobie wchodzę. W ogóle to jest fantastyczne, że w dzisiejszych czasach po prostu ja mogłam sobie ten Krupski Młyn zobaczyć na zdjęciach, na filmach, na Google Maps i po prostu nawet nie musiałam robić wycieczki, żeby poznać te rejony. Nie, no fajnie. No, tak, fajnie. A, no. Proszę, teraz ty. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że w Macochach akcja dzieje się w Krakowie. Kraków znam ciutkę lepiej, ale pojawia się też miejscowość Putkowo nadmorska, więc gdybym tak miała podróżować szlakiem swoich książek, to trochę musiałabym się najeździć. No fajnie, może taki pomysł na jakieś zrobienie na przykład jakichś wieczorków? Oj, no wieczory autorskie to jest zagadnienie skomplikowane. Teraz przez koronę to w ogóle wszystko się wywaliło, więc trochę na te wieczory trzeba będzie poczekać, ale może w przyszłym roku, jak zaufanie do takich skupisk wróci, to pomyślę o tym. Także fajnie. Wracając jeszcze do tego tematu, bo ja tak przeskoczyłam troszeczkę, mówiłaś, że miałaś doświadczenie, bo zaczęłaś nam opowiadać o tym, jak weszłaś do tej przymierzalni, dostałaś ten z koleżanką ten rozmiar. I jak później było twoje, jakie twoje odczucia później było? No przede wszystkim nigdy w życiu nie widziałam na sobie tak pięknej bielizny. I to było super. Rzeczywiście ten biust w ogóle zupełnie inaczej wyglądał, miał inny kształt. W ogóle no zaskakujące też było to, że ja naprawdę czułam ten stanik na sobie, że on jest. No bo wiadomo, że
faktycznie zawsze się wydawało, że biustonosz powinien być taki no luźny, nie? Żeby tam nic nie uciskało, a tu się okazuje, że jednak powinno się go czuć i potem dopiero się traci to poczucie, że on jest i po prostu się żyje z tym. I pamiętam, że wyszłyśmy obydwie takie bardzo nakręcone, że teraz mamy już te biustonosze takie odpowiednie, więc teraz w ogóle wszystko będzie bardziej odpowiednie. I we wszystkich ubraniach będziemy wyglądać lepiej. I te pierwsze dni, kiedy nosiłyśmy tą nową bieliznę, to w ogóle było takie poczucie, że właśnie, kurczę, lepiej wyglądam w tej bluzce, lepiej wyglądam w tym swetrze, bo po prostu ten biust jest podniesiony, trzyma się dobrze. No i to było fajne uczucie. Zresztą wydaje mi się, że za każdym razem, jak się idzie na zakupy po nowy biustonosz, to jest fajne uczucie. Kupić sobie nową bieliznę to jest taka rzecz wyjątkowa. U mnie jeszcze jest tak, że wiesz, jak panie wychodzą ode mnie z przymierzalni, to jest pani Beato, a mogę w tym staniku zostać już? One się tak dobrze, komfortowo czują, że już nie chcą wracać do tego swojego starego stanika. Ja mam troszeczkę gorszą jakość nagrania, bardzo przepraszam, ale idzie olbrzymia burza znowu. A u nas pięknie. No spokojnie, no. Ja myślę sobie, że jeszcze pogadamy chwilę i będziemy kończyć, bo jak cię złapie burza, to już w ogóle. Makabryczna burza, bo jest ciemno. Ja już widzę, że robi się ciemno i tutaj łącza są takie kiepskie przy burzy, niestety. Nie wiem dlaczego, ale... No tak się zdarza, no słuchaj, no zależy, zależy. U nas uspokoiło się, jest piękna, piękna pogoda, więc jeszcze będę chciała z niej troszeczkę skorzystać. Skoro się już umalowałam, to już wyjdę. No, trzeba pospacerować. Dokładnie. Jeszcze póki pamiętamy, bo Danusia ma dla was niespodziankę. Ja wam później tego linka zostawię, ale Danusia was zaraz powie, jaką niespodziankę dla was mam. Mam niespodziankę, znaczy niespodziankę. To jest duża promocja na te dwie książki. Macochy, macochy tu, o, i Twoja wina. Wklei wam, Beata, link do księgarni internetowej Inverso i tam na hasło Danuta Awolusi, też Beata to wszystko wklei, macie rabat łącznie 50%, czyli książka, która normalnie kosztuje 39,90, z tym rabatem będzie kosztowała coś mniej więcej 21 zł. Jedna i druga, więc możecie sobie zrobić takie zakupy. Właściwie to wychodzi dwie w cenie jednej. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zechcecie sięgnąć, bo nie ukrywam, że tak jak prowadzenie salonu z brafittingiem, z bielizną, tak i pisanie książek, to też jest jakiś sposób zarobkowania i nie ma lepszej sposobu na docenienie autora niż kupienie książki, więc ja bardzo zawsze wszystkich namawiam i mam nadzieję, zresztą Beata sama mówiła, że czytała o 4 rano i musiała skończyć, więc ja po cichu liczę, że ci moi czytelnicy się po prostu tak samo dobrze bawią jak Beata. I ja staram się te książki właśnie tak pisać. Ja myślę, że następną książkę za chwilę zamówię tą macochę i myślę, że jak się zgodzisz, to za jakiś czas znowu się spotkamy u mnie. I bardzo chętnie. O nowej książce znowu opowiadamy, bo myślę, że to będzie ten ciekawy temat. Paniom się będzie na pewno podobał. Dużo pani mi pisało, że godzina troszeczkę, żebyśmy następnym razem zrobiły później, bo one są w pracy. Także live zostanie na naszej stronie, to jest pewne. Oczywiście. Ale przy kolejnym tym nagraniu zrobimy go o 20 godzinie, tak jak panie proszą. Jasne. A tutaj Kasia się pyta, czy książka następna o piersiach. No, słuchaj, zobaczymy. Natomiast ja myślę, że każda moja książka w jakimś sensie jest o piersiach, bo jest o kobietach. No. Główne bohaterki to kobiety. Chociaż w tej książce, którą teraz będę pisać, drugim bohaterem równorzędnym jest mężczyzna. Więc będziemy mogły trochę wejść w psychikę mężczyzn. Także puszczę dziewczynom, puszczę zaraz linka w zakończeniu naszej tej. Ja chyba ci bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Przepraszam za jakość nagrania, bo jest tragiczne, ja to widzę sama. A ja się bardzo bardzo dobrze ciebie słyszę, więc chyba to się liczy najbardziej. Mam nadzieję, że panie też nas bardzo dobrze słyszały. Zostawię tego linka, znaczy tego live'a do obejrzenia dla pań, które pisały mi na Messengerze, że bardzo chciałyby to usłyszeć, ale niestety są w pracy, także myślę, że pomyślimy następne troszeczkę później, żeby wszystkie panie mogły uczestniczyć. Jasne. No ja pozdrawiam serdecznie i te panie, które teraz nas zdążyły wysłuchać i te, które być może będą oglądały tego live'a później. Cześć, fajnie, że jesteście i będziemy się na pewno spotykać jeszcze nie raz, nie dwa. Trzymajcie się serdecznie.
Cześć, do zobaczenia.